Wyszyńskiego i Wojtyły Gramatyka Życia to tytuł wystawy, jaką od dziś można oglądać na Głuchołaskim Rynku. Jej organizatorem jest delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Opolu. To hołd dla wszystkich duchownych, którzy działali na rzecz polskiej niepodległości. Data obchodów nie jest przypadkowa. To właśnie 19 października 1984 roku uznaje się za datę bestialskiego mordu dokonanego na księdzu Jerzym Popiełuszce. Ale duchownych prześladowanych przez komunistów było więcej, na czele z prymasem Polski, internowanym w pobliskim Prudniku, a dziś błogosławionym kardynałem Stefanem Wyszyńskim. To jeden z dwóch bohaterów otwartej wystawy. Twarzami tej wystawy jest papież Jan Paweł II. Oraz kardynał Stefan Wyszyński, ponieważ to oni przeciwstawili się temu systemu komunistycznemu i opowiadali prawdziwą historię Polski oraz występowali w obronie praw człowieka. Wystawa ma jednak na celu upamiętnić wszystkich duchownych, którzy w historii Polski zasłużyli się w obronie wiary i niepodległości kraju. Wspominamy tą wystawą zarówno tych duchownych, którzy pod zaborami pielęgnowali pamięć o historii Polski, natomiast również tych duchownych, którzy stali się ofiarami podczas II wojny światowej, którzy ginęli w obozach śmierci, ale także w Katyniu, w Charkowie, w Miednoje, na Syberii. Proboszcz Głuchołaskiej parafii podkreśla, że w wielu aspektach nauczanie dwóch wybitnych pasterzy Kościoła Polskiego pozostaje aktualne do dziś. Słowa, które są akurat na tej prezentacji, one nic nie straciły ze swojej aktualności. One są, można powiedzieć, aktualne w każdej epoce. To wezwanie do wzajemnego poszanowania siebie, nie? I wezwanie do szacunku dla życia człowieka od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. W najbliższych dniach w ramach lekcji uczniowie głuchołaskich szkół będą zwiedzać ekspozycję. Maciej Dobrzański, Kurier Opolski.